Siemaneczko, jestem Pepetym Games, witam was w grze Storage Hunter Simulator. Kontynuujemy rozgryweczkę. Zdobyłem już sobie mój pucharek z od osoby, która właśnie sprawdza to wszystko. Zapomniałem znowu nazwy, kurna, jestem skeletykiem. Eksperta, o. Od eksperta sobie odebrałem. Teraz idziemy sobie to sprzedać. I prawdopodobnie jakąś aukcję sobie odpękać, tak to powiem. A musimy mieć jakąś fajną aukcję, tylko teraz, żebym ja wiedział, kurwa, gdzie te aukcje są teraz. Dobra, to są w tamtym mieście, dobra. I nasze stare śmieci wracamy, dobra? Więc lecimy. Na spokojnie, pomalutku, po cichutku, tylko żebym ja, kurwa, pojechał dobrze, bo ja z tym ślepy nie to usunęłam jechać. Tak się pośpieszę. Tym wszystkim na początku odcinka zachęcam do zostawienia paczki, miłego komentarza, życzliwego oglądania. Czekajcie, to było tu? Kurna, nie pamiętam, gdzie to było, w którą stronę się jechało. Sklerotyk jestem, naprawdę, sklerotyk. Nie, ale tak śmiechy śmiechami, kurwa, strasznie głowa mi boli dzisiaj. I to chyba przez to właśnie wszystko jest z tym związane, bo naprawdę tak mnie kuźwa boli, tak mi jest niedobrze, że nawet chciał się palnąć do łóżka i poleżeć. Bo się tu kurwa na jakiś stuty jestem. Znaczy za tutaj nie stuty. Może wymiotowałem wszystko, a i tak kurwa mi nic nie pomaga. No takie życie. Na coś tam się chyba na żołądku stanęło, bo coś. Nie szkoda. Ma zbieramy kasę, bo musimy zbierać 2000 zł na nasz Lombard. Więc musimy, myślę, że na tej aukcji coś tam jeszcze uzbieramy. I myślę, że to jest pierwszy raz, bo to kupiliśmy jeszcze w Remie, właśnie. Teraz będzie w pełnej wersji, 2000. Jest to sporo, ale myślę, że to będzie warte świeczki, tak to powiem. Więc, aby nam później tylko starczyło pieniędzy na to, żeby kupić jakieś magazyny. Bo to też może być problem później, nawet mojego na szczęście. Dobra, to jest tak, wychodzimy, no i patrzymy, co tutaj możemy kupić. Wanna, aż państwa jest wanna, jakiś tutaj lampa. Tutaj nie wiem, co to jest, dobra, zobaczymy, co to jest. Mam takie do papogi te zamknięcie. Muszę też przedobrzyć, bo bez sensu będzie mi się patać. Pobijam 120 i zobaczymy, czy 120 będzie warte, czy nie będzie warte. Dzięki mieciu kupiłem kolejny tutaj piękny właśnie magazyn. Chyba mi co jest natychmiastowe sprzedaży. A, wydaje się, że tu już nic takich rzeczy nie. Uda się naprawić? Nie, uda się naprawić widły. Widły się może też się nam. Nie, to się nie dało. Fajnie. Powiem szczerze tak. Za dużo rzeczy do mnie kuźwa nie możemy wziąć i chachmęcić. To jest najgorsze. A teraz bierzemy zlewo zbywak. Zlewo zmywa. Pojedziemy to pakować, nie pojedziemy sprzedać to. Myślę, że właśnie ta skrzynia tam najbardziej będzie mi to sobie buździła teraz. No bo jednak ta skrzynia no nie pozwoli mi na to, żebym ja sobie mógł komfortowo. Dobra. Nie liczyłem się z tym, że tak się tak stanie. Tak, trzeba się te pierdoły dobrze posprzedawać. To się mógł napakować, udało się. Ta skrzynia mi przestanie, nie będzie mi to blokować, z tego względu, że musiałem znowu jechać i z ekspertyzy brać jakiegoś tutaj szpeca od takich rzeczy, więc no tutaj będzie znowu troszeczkę do tyłu czasowo, oczywiście finansowo, mam nadzieję, że jednakowoż tak nie będzie. Dobra, widzę, że się w koła nie buguje. Ile czasu rzeka wyszła, a jednak to się jeszcze w miarę buguje, więc tutaj nie tak chciałem.
No nie wejdzie, tak? Czy tak mi to raczej nie wyjdzie wszystko? Dobra, może jakoś to się uda? Kurwa, udało się. Na styk, ale się udało, dobra? My później przyjeżdżamy po tą barkę i przyjeżdżamy po tą skrzynię nieszczęsną, którą nie można otworzyć samemu. Szkoda. Trzeba będzie chyba się nauczyć, nie wiem, otwierania tych zamków. Takie wrażenie, czekajcie, bo sprawdzałem jedną rzecz. Teraz zobaczymy. Lecimy dalej. Dobra. Wszystko tu jest. Nasze 15 dolców. Kolego, sympatycznie. 15 kuźwa dolców. I raczej powinniśmy mieć już możliwość zakupu właśnie lombardu, bo dzisiaj to jest właśnie moim kluczowym celem, żeby to właśnie kupić. Ten lombard. Wiadomo, nie mogę sobie kupić i później się zastanawiać, skąd te pieniądze na lombard wezmę. Na pewno trzeba jeszcze wziąć jeszcze jedną tutaj jedną aukcję zrobić. Dopiero wtedy to ogarnąć. Cyk, może tak się uda. Utwa. No, lodówka, to jest, tak jak mówimy, to jest kurna suszarka, dobra? Cyk. I teraz te widełki. Zaraz pojedziemy sobie otworzyć skrzynię oczywiście. Zatankować samochód. Bo paliwa nam już pika mocno. Takie pika pika robi. Więc tutaj też trzeba jechać zatankować paliwka. Więc jedziemy zawsze sobie zatankować. Na CPN-a natankujemy. Na pację. Natankować. Git. F natankuj. Kurwa, te kosztowało paliwo tutaj w rzeczywistości, tutaj byłoby zajebiście, no ale... Bo tu podejrzewam, że jakieś 15 to co najmniej było. Więc... Fajnie, bo to było, jakby było w rzeczywistości takie tanie. Dobra, mniejsze auto, mierzymy. To właśnie mamy tutaj majstro do otwierania skrzynek. To będzie, no tak... W bloku, no oczywiście 2 godziny. Nie wiem czemu tak to długo schodzi z tym otwieraniem tych skrzynek. Trochę mnie to zastanawia. Ale nie, to człowiek nie poradzi. Nie no, chyba się kurde zakupi ten robot, bo kurde no nie dadzą mi tutaj żyć z tym lombardem. Tylko trzeba się wtedy nie utupię, bo mogę się udupić. Jaka teraz to kupię. Nie, nie będę ryzykował. Robimy jeszcze, czekajcie, to jest, co to jest? Blue Village, tak? To chyba jest to, tak? Tak, dobra, jedziemy się na tą jedną aukcję. Wtedy dopiero, jak będziemy mieli zabione pieniążki na zaś, to będzie można sobie po prostu komfortowo to ogarnąć. No bo teraz mówię, troszeczkę jest to ryzykowne zagranie by było. Jak bym teraz miał wziąć i kupić lombard, a później nie miałbym pieniędzy na to, by to po prostu doposażyć i w czym handlowaliśmy, powiedzmy, mieli go game over, tak zwany, tak? Więc tutaj lepiej nie ryzykować, jakiś... Tam ciekawych rzeczy zbytnio nie ma, no ale... Już powiem, że nawet trzeba jakoś tam po tej dysce, jakoś tam sobie tu... $50. Kutwa $50. $17 wydaliśmy na ten magazyn. Nie wiem o co chodzi, że dopiero... Znaczy, że tylko tyle on kosztował. Dobrze, tak w sumie nie przejebałem pieniędzy na to. Proszę, nie? Bo mi teraz pewnie był... O! Miska. Oczywiście skrzynia. Miska.
Beczka. No stuwa, no. Nawet taki drugi magazyn się tapi, to jeszcze był biedy. Może by to się jakoś odbiło później. Gdybyśmy mam bot kupili. A teraz nie wiadomo, czy to w ogóle wyjdzie. Tam też coś jeszcze jest. Nie wiadomo co, ale coś jeszcze jest. Dobra, no coś tam trzeba upchnąć. Jakoś to pieścić. Dopieścić, upieścić i jakoś tam, żeby to po prostu powłaziło ten samochód. Na ten samochód, żeby tu 20 razy kuźwa jeździć, bo też nie chciałbym tyle czasu jeździć. Ale myślę, że ten nomadzik dzisiaj już będzie kupiony. Nawet podejrzewam, że teraz po tej sprzedaży, mimo możliwych później perturbacji związanych z pieniędzmi. Tak. Tam się nic nie zbugowało, nic tu nie wyleciało, a raczej chyba nie. O kurde, tylko czekajcie, czy ja teraz dupki nie damy, bo teraz nie wiem, czy ta beczka mi tu wejdzie. No wiesz, chyba trochę narząco, nastająco, coś tam się wejdzie, wyszło. Więc tam, coś nie, coś jeszcze umiem ułożyć. Wchodzimy, wywozimy, a nie, wyszło, jedna beczka spadła. Wiecznik. Na coś nie, coś jeszcze pospadywało, więc tutaj troszeczkę mi to ziabolało, że tak to spadło, no ale nic za to, człowiek nie poradzi. Tak, mi nie spadło? Chyba już nie. Chyba wszystko już dowiedziemy. Damy, kupujemy, no i otworzy się, udało się otworzyć zamek, oczywiście, zajebiście. Ważne, żeby tylko udało się z tego zarobić pieniążki. No tak najbardziej byłbym zadowolony. Dobra, teraz tak, kupujemy, sprzedamy. No jest potrzebny, chociaż nawet nie musimy, patrzcie. Kup. Nowy lombard zakupiony. Aplikacja pożyczkowa. Możesz znaleźć aplikację pożyczkową w swoim tablecie. To może być przydatna, jeśli skończą ci się pieniądze. Użyj suwaka na środki, pojawią się w twoim koncie na tym stołu, pożyczka będzie automatycznie spłacona za tydzień, a jeśli nie chce spłacić, a jeśli chce spłacić dług, szybciej możesz dokonać nadpłaty. A to co ma wspólnego jedno z drugim? Lombard. W twoim lombardzie możesz wystawiać przedmioty na sprzedaż po wyższej cenie, ale sprzedaż nie nastąpi od razu. Im droższy przedmiot, tym dłużej może potrwać. Zależnie od klienta. Pamiętaj, że każda nieruchomość, którą posiadasz, wpływa na wysokość cotygodniowego czynszu pobieranego w każdy poniedziałek. Dobra? To może być ciekawe. Aby wystawić przedmioty na sprzedaż, muszą one najpierw zostać umieszczone w magazynie lub w magazynie obok lombardu. Następnie możesz umieścić przedmiot na odpowiedniej półce. Każdy rodzaj półki jest przeznaczony dla przedmiotów o różnej wielkości. Podczas wystawiania przedmiotów na sprzedaż możesz zwiększyć lub zmniejszyć ich cenę za pomocą klawisza A i D. Pamiętaj jednak, że im bardziej zwiększysz cenę, tym bardziej prawdopodobne jest, że potencjalni klienci będą chcieli się targować o nią, a jeśli poniesiesz ją zbyt wysoko, nie będą w ogóle zainteresowani zakupem. Pieniądze za sprzedane przedmioty w twoim lombardzie, czy to przez ciebie, czy twojego pracownika. Właśnie powiedziałem, że pracownik będzie i trzeba nie zatrudnić. Trafią do kasy lombardu. Możesz wypłacić te pieniądze za pomocą laptopa wewnątrz, klikając przycisk wypłać pieniądze na górze okna. No i git. Czyli teraz tak. Jeśli ja bym chciał teraz wziąć tutaj, to musiałem podjechać oczywiście samochodem sobie z tej strony. Pick up. I prawdopodobnie dopiero tutaj pojemność magazynu 20. A teraz co, jeśli ty jesteś nie, ty nie jesteś moim pracownikiem. Czekajcie, jak tu teraz mam rozchmienić? To jakoś możemy wejść tutaj coś. Gościu, ja cię jeszcze nie zatrudniłem z tego, co mi się zdaje. Ale nie wiem. Zobaczymy. O, przydzieło. Idziemy sobie teraz pewnie do tyłu. Trzeba pewnie użyć. Po tak. Zamknij. Dobra.
Nie. O co chodzi? Czemu jeszcze A, bo to był już pewien magazyn, co? Teoretycznie. Jakoś nie, czekajcie. Kutwa. Poczekajcie, czy ten magazyn już jest pełny? No chyba no nie jest. Więc ten nie kminie, o co tu mam. Czy ja muszę tak zrobić? Tak jak tam było i użyj, jest. Ja muszę tak wziąć, dopiero będę mógł sobie. O kurna, to troszkę dłuższa robota nas tu czeka. Dziwne, bo chyba w demie już była możliwość, że tam po prostu bezpośrednio sobie tutaj wzięliśmy i to ogarnialiśmy, a teraz jednakowoż to trzeba robić inaczej. Nie mam w ogóle funduszy. Mamy 4 dolary, kurwa. Piękna sprawa, no ale mamy jeszcze tę ważną rzecz tutaj. Tym. I pytanie teraz, jak to teraz mam ogarnąć? Ale to chyba za chwilę, bo trzeba, żeby chyba tą skrzynię zobaczyć, czy tej skrzyni tam było. Żebym tu po prostu wiedział, ile mogę jeszcze potencjalnych pieniędzy zarobić. Siemanko. Dawaj, tą skrzynię, którą otworzyłeś, to pokaż mi teraz, co tam może być w środku. Dobra, bo widzę, że tu już troszeczkę jest inaczej. A czemu mi ten safe też otworzy? Kurwa. Pieniędzy nie mam. Kurwa, mam. No jak nazwę, wszystko je. No dobra. Tylko ściągnąć tego Lambada. Uruchomić. I zobaczyć wtedy. Co tu wypali? No ale dobra, pojedziemy w magazynu. No teraz co? Jak ja mogę cokolwiek teraz wziąć? Aukcję? Nie. Narzędzia, dziennik, własny biznes. Osiągnij poziom budacji, wystaw przedmioty na sprzedaż w swoim lombardzie. Ale teraz jak to zrobić? Wybierz pierwszą specjalizację dla swojego lombardu. Nie wiem o co chodzi. Czekajcie, no, jakieś gabloty są. Umieść przedmiot. Aha, czyli ja mam tak wziąć 15. Zobaczymy, czy to tak będzie. Normalnie nie chcę jakoś tam też dużych różnic finansowych robić, no ale też może być problem później. Umieść przedmiot, to jest materac. Tamta kostka, jest jakieś tam ten, coś innego. Nie tak, palnowe jest tu, siano, dobra. To są dwa, a teraz pytanie, co ja mogę dalej, dobra, umieść przedmiot, to jest tak. 7, umieść przedmiot, 19, nie, to będzie 25. Wiadomo, że trochę mogę przesadzić i mogę tego nie sprzedać, ale na razie zobaczymy, na razie tak, jeszcze mamy 3 rzeczy. Na magazynie niby. Ale nie wiem teraz, co mam tu jeszcze zrobić. Czekajcie, tutaj nic. No dobra, i teraz co? Wybierz pierwszą specjalizowaną. No kurwa, ale tam coś. Użyj. Jason, to macie wystawiony przez pracownika. Co kurwa, jeszcze mam 1000 dolarów zbierać, żeby po prostu to jeszcze wziąć? Ej, no bez jaja, nie mam 1000 dolarów. I co mam teraz być w dupie, bo nie mogę teraz wziąć, bo nie mam pieniędzy? No dobra, no ale o co chodzi? To co ja co mam badu? I co? Aha, czyli, chyba, że tak. No, ale to muszę kupić podobno.
Nie, no zajebiście. Venoma. Ja tam była skrzynia i teraz też kurwa ta skrzynia poszła. A nie, bo to tam miał kto pieta. Trzeba sobie to wziąć, dobra. No spoko, nawet trzeba się tego nauczyć. Plus 15. Dobra, teraz pytanie. Co jeszcze mogę wystawić? Dobra. No jeszcze tych funduszy zbytnio nie mamy dużych. A dobra, zobaczmy teraz. Dobra, teraz jak to mam wystawić? Czekajcie. Bo to jest tak. Czekajcie, tu było tak. To właśnie wystawiane przez pracownika. No zobaczymy, czy coś jeszcze w tym magazynie. Nie, coś mamy w magazynie? Nie, już nie mamy. A pieniędzy też nie mamy. Pieniędzy też nie mamy. Więc kurwa. 73 dolary. To bym pieniędzy nie zarobił tutaj nic. Coś było jeszcze, nie wiem, co było jeszcze nam wystawione. Tu jeszcze jest, ale nie wiem, czy to pójdzie. Ta skrzynia została otwarta, a ten safe został otwarty, czy nie został? Nie ma zobaczyć ten safe. Wtedy zobaczymy, czy wszystko będzie zgodnie, będziemy kończyć odcinek wtedy. Nie, kurwa. To chyba safe sobie nie otworzymy. Ani. Dobra. Nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by mi się spodobał, to w górę komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się za tego odcinka. Na razie, cześć!